Pytamy dzisiaj o kultowe cytaty z polskich filmów i seriali. Chodźcie z nami. Jaki jest Pani ulubiony cytat z polskiego filmu? O, to jest pytanie. No chyba Bareja, nie? Czyli jaki cytat? No jaki cytat z Barei jest najlepszy? Nie wiecie, panie? No to niedobrze. Rybak nie wiedział. A czy Ostrudzianie będą wiedzieć? I jaki jest według Państwa kultowy polski film? Miś. A jakieś cytaty pan pamięta? Nie, absolutnie nie. No nie wiem, Miś. Z tych obecnych, takich teraźniejszych, na dobre i na złe, takie pouczające z życia wzięte, tak? Rejs na przykład. Kultowy polski film, Zróbmy sobie wnuka. O kurczę, Pitbull. Kultowy polski jak to się nazywa? Co był, ja wiem, a nie jak to się nazywa. Co był ten, tych dwóch sąsiadów. No to też, ale tych dwóch sąsiadów. Kargul i Pawlak, sami swoi. Sami swoi. No to byłoby ich kilka. No na przykład Ziemia Obiecana. Jakieś cytaty? Cytaty z Ziemi Obiecanej. Albo z takich innych polskich filmów. No to wiadomo, Miś. Prawda. Ale cytaty akurat trudno, nie kojarzę w tej chwili. To dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ze mną legenda, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą filmów i seriali. Przyznaj się, ciężko Cię zagiąć w tym temacie. Znaczy zdarza się niektórym, ale bardzo rzadko ostatnio. Bardzo rzadko. Słuchaj, jakie są według Ciebie kultowe polskie filmy? Kultowe polskie filmy? Na pewno jest to Dzień Świra, szczególnie biorąc pod uwagę obecną rzeczywistość, jaką mamy, to ten film jest bardzo adekwatny do tego, co się teraz dzieje. Na pewno kultowym filmem są Chłopaki nie płaczą, które zakończyły, że tak powiem, pewną erę dobrych polskich komedii, takich prawdziwych, z prawdziwego zdarzenia, bo Dzień Świra to raczej jest komediodramat, albo nawet bardziej dramat. No na pewno z lat takich... Proszę sobie zapisywać, bo to ważne informacje. Na pewno tak z lat jakichś takich międzywojennych albo no, oldschoolowych, no to Sami swoi tu już na pewno gdzieś padło. Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Chłopaki nie płaczą na przykład. No na pewno W niebo wzięci. Kondratiuka. Ale tak z zaskoczenia, tak? Mam parę wymienić. Znaczy no mówię W niebo wzięci. Na pewno serial Alternatywy 4. Ale to serial może być jako film. Zmiennicy. Też Barei. CK Dezerterzy. Nie pamiętam już reżysera. No, można by jeszcze wymieniać, ale w tej chwili jakoś mi nie przychodzi do głowy. Co pani mówi? Jakie są według pana kultowe polskie filmy? Filmy polskie? To tylko Ogniem i Mieczem, więcej nic. Szukamy kultowych cytatów z polskich filmów. O ciepie. Ja nie wiem. Ale z polskich seriali czy z polskich filmów? Seriali i filmów. No ostatnie co były, to były bardzo fajne. Czekaj, jak to było. No, Jaćka, fajne. Pomogę ci? Pomóż ci? Nie, no to ci pomogę. Widziałam tylko w telewizji, że ktoś powiedział gęba w kubeł. Stawka większa niż życie, zdecydowanie. A jakieś cytaty pan pamięta? Ładna pogoda, w zeszłym roku o tej porze padał deszcz, ze śniegiem. Najlepsze kasztany rosną na placu Pigalle. Zuzanna lubi je tylko jesienią, przesyła ci świeżą partię. Kultowy polski film? Ja kilka, wabank. A jakiś cytat pan pamięta? O, jest kilka tych cytatów. Nie, tak. Pani nas zaskoczyła bardzo, ale w tym momencie nie możemy powiedzieć ile, jak. Czacia zapadka. Rączki wysapało. To będzie najlepsze. A to już wysapało. A może pan coś od siebie doda? Kultowy no, polski nie, film. Nie, ja Misia, zdecydowanie Misia. A jakiś cytat? Rączki wysapało. To nie z tego filmu, no. Taka jestem. O, na przykład, o. Taka jestem. Seks misja. A jakieś cytaty, może pan zna? Kobieta mnie bije. A ja? To brunet wieczorową porą. Jakieś cytaty? A, to nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, ale killer. O. Poranek kojota. No killer, co? Wąski, jak ty mnie teraz zaimponowałeś. Misz? Bareja, na pewno. Bo
Wesele o, było dobre. Wesele, wesele. To mi się podało. A jakieś cytaty? Cytaty? Ja ranczo chodź, ostatnio przerabiałam. Chodź, kochanie, na chatę. A to do mnie było? Też. Ja ranczo ostatnio przerabiałam i bardzo mnie to wciągło. Wracałam do powtórek. Cytaty? A nie wiem, z ławeczki chyba. Jakie są według Państwa kultowe polskie filmy? Nie mam pojęcia. Kultowe? Wabank. Jakieś cytaty? Cytat? Za kierownik ostatni raz. Rejs, seksmisja. A jakieś cytaty? Ojej, na szybkie to, no to kobieta mnie bije, tak, w seksmisji. No to będzie z zmieniało wziętych. Jak się czujesz, dobrze? Dobrze, a ty to dobrze? Też dobrze. Jakie cytaty są twoimi ulubionymi? Polskimi. A. Możemy pikać, więc tutaj masz... Możemy pikać. Masz tutaj swobodę, że tak powiem, działania. Możemy pikać. No niestety, niestety im bardziej obserwuję naszą rzeczywistość, tym bardziej te cytaty w sumie są niecenzuralne. Tutaj mi się najbardziej zawsze rzuca w głowy, przychodzi cytat z Dnia Świra. To be or kurwa not to be, kiedy ojciec uczy swojego syna podstaw angielskiego i ma mu za złe to, że będąc już w takim wieku, a nie innym, zupełnie nie zna. Oporny. Tak, bardzo był oporny. Misiek Koterski go grał, zresztą syn reżysera, i zrobił to, no był sobą po prostu w tym filmie, a jednocześnie gdzieś tam coś zagrał.